na moim kanale z tej strony Masters of Bricks. Ostatni film z nowościami się dobrze przyjął, więc postanowiłem kontynuować serię jako LEGO Strefę, gdzie możecie się dowiedzieć różnych ciekawych informacji ze świata LEGO, takie wiadomości, ale tylko skupimy się na właśnie tematyce, marce LEGO, nie tylko nowych zestawach, ale też różne nowinki, które nas czekają w najbliższej przyszłości. I tak pokrótce to będą te filmy się ukazywać nieregularnie. Jeśli będzie dość informacji, minimum 5, no to zrobię taki szybki vlog, max może 5 minut, mam nadzieję, że tyle mi gdzieś wyjdzie. W tym przypadku może to troszkę więcej zająć, ze względu na to, że troszkę Wam wyjaśniam zasady działania tej serii. A poza tym też muszę dojść do wprawy, żeby jak najszybciej te vlogi gładko szły, bez jakiegoś cięcia większego, więc będzie takie na spontanie. Oczywiście wcześniej przygotuję sobie informacje, jakie mogą właśnie Was interesować, więc zaczynamy od pierwszej informacji. Pierwsza informacja taka, myślę, że dość istotna, to nowość w Legolandzie. Mamy zestaw 40429 Ninjago World. Jest to ekskluzywny zestaw, który jest do nabycia w Legolandzie. I w ramach właśnie otwarcia Legolandów po tej pandemii, już odmrażają gospodarkę. Mamy tutaj już niebawem, od lipca będzie najprawdopodobniej dostępny nowy zestaw, który przedstawia jedną z atrakcji właśnie w Legolandzie. Kto nie był, oczywiście odsyłam do swojego filmu, gdzie wymieniłem atrakcję, jak to wygląda właśnie tam na miejscu. Miałem okazję porobić troszkę zdjęć, więc wszystko w tym filmie możecie znaleźć. I zestaw zawiera 440 elementów, w tym 4 minifigurki, więc troszkę więcej niż w poprzednim zestawie. Jedną z atrakcji także zawarty w Legolandzie. I na tą chwilę nie ma ceny jeszcze ustalonej, ale przypuszczalnie jest szacowane na między 20 a 30 euro, więc na tyle można liczyć. Nie jest to wysoka kwota, więc myślę, że fajny nabytek, jakaś pamiątka z tamtego miejsca. No i niestety można zauważyć na zdjęciach, że zestaw zawiera naklejki, a nie ma nadruków, co w ekskluzywnym zestawie się wymaga, i taki minus z mojej strony. Co Wy sądzicie? Piszcie oczywiście w komentarzach. Przechodzimy do drugiego wydarzenia, jakie miało miejsce w ostatnim czasie. To nowość, tym razem jest on dostępny w LEGO House'ie. Jest to zestaw LEGO Wooden Duck 40501. Myślę, że fajna opcja, bo troszkę historii, jeśli chodzi o LEGO, nam to pokazuje. No i ta informacja wypłynęła od pracowników Bricklinka, którzy odkryli instrukcję budowania właśnie tej konstrukcji. I przypuszczalnie jest to nowy ekskluzywny zestaw, który właśnie będzie dostępny wyłącznie w LEGO House'ie. To także jest część Legolandu, jest troszkę oddalony, mi się nie udało niestety zwiedzić tego miejsca, ale myślę, że jeszcze będzie okazja i na pewno uzupełnię o tym film, jeśli mi się uda oczywiście tam trafić. I przez to, że właśnie wychodzi nowy zestaw, możemy liczyć, że poprzedni, czyli LEGO Tree of Creativity Set o dość długim numerze 40026, czyli o tym drzewku kreatywności, on prawdopodobnie wygaśnie wkrótce, więc jeśli ktoś ma okazję go jeszcze nabyć, no to zachęcam, jeśli Was to interesuje. No i zestaw nawiązuje oczywiście do historii marki LEGO, bo jak wiadomo, marka LEGO nie zaczynała od klocków LEGO, tylko od drewnianych zabawek, a takim głównym rozpoznawalnym jest właśnie ta kaczka na kółkach. Myślę, że to też fajna taka pamiątka, takie nawiązanie do właśnie historii tej marki i coś takiego fajnie mieć w swojej kolekcji. No i już wcześniej znajdowaliśmy taką podobną w broszurkach, jeśli chodzi o LEGO House, więc troszkę inaczej wygląda, więcej kolorów dostała, ale myślę, że nadal jest ciekawym zestawem. I przechodzimy do kolejnej. Mamy taką małą zapowiedź zestawu bonusowego, który ma być dostępny najprawdopodobniej w lipcu, sierpniu, w okresie letnim. I chodzi o zestaw 40411, czyli kreatywna zabawa 12 w jednym. Możemy oczywiście już
zobaczyć instrukcję budowania, więc jak możemy ze swoich kolekcji elementów coś zbudować, no to już możecie rozpocząć tą zabawę. No i podejrzewam, że za wydanie konkretnej kwoty będziemy mogli go dostać w internetowym sklepie Lego. No i taka troszkę przykra wiadomość, jeśli chodzi o tą część, no to 36 zestawów najprawdopodobniej zostanie wycofanych ze sprzedaży, więc jeśli macie okazję i któryś z tych zestawów, który za chwilę wymienię, chcielibyście mieć w swojej kolekcji, no to trzeba się troszkę pospieszyć, bo najprawdopodobniej do końca lipca znikną z półek. Oczywiście to są takie prawdopodobne zestawy, więc część z nich może jeszcze zostać w jakichś sklepach. Chodzi mi tu głównie o główną sprzedaż, jeśli chodzi o sklep Lego, o sklepy, które są pod patronatem Lego, więc oni już nie mają takiego zbytnio pola do manewru, żeby za jakieś zestawy jeszcze sprzedać, ale oczywiście jest sklep Allegro, gdzie pewnie jeszcze jakieś zestawy będzie można trafić, czy też sklepy, które są mniej takie, bardziej mobilne, jeśli chodzi o tą markę. No i jeśli chodzi o te zestawy, ja oczywiście na szybko wymienię te zestawy, puszczę Wam zdjęcia, żebyście mogli się im przyjrzeć i zobaczymy, czy jakiś zestaw jest godny uwagi, jeśli chodzi o Was, i piszcie o tym właśnie w komentarzach. I jeśli chodzi o serię City 40213, czyli Strażacy w porcie, jest to jeden z mniejszych zestawów, ja tak nie bardzo za tym zestawem będę płakał, więc tu sobie odpuszczę. Duplo, no to mamy kilka zestawów, to już bardziej dla młodszych odbiorców. 10572, duże kamienne pudełko. 10885, moja pierwsza łamigłówka dla zwierząt. 10904, słodkie dzieci zwierząt. I 10898, moja pierwsza myszka Miki. Ten ostatni myślę, że jest najbardziej ciekawy, jeśli chodzi o tą serię, ale myślę, że jeszcze jakieś inne zestawy też Wam przypadną do gustu. Idziemy dalej. Seria Friends 41383, plac zabaw dla chomików Oliwii. Oczywiście ja już recenzowałem ten zestaw, więc polecam wrócić do moich wcześniejszych filmów. 41362, supermarket w Heart Lake City. 41372, pokaz gimnastyczny Stefani. I 41376, stacja ratunkowa dla żółwi. No ten ostatni chciałem kupić, więc może jeszcze nadrobię. Albo sobie odpuszczę, jeszcze tego nie wiem, więc śledźcie mój kanał, zachęcam do subskrypcji, wtedy się dowiecie, czy jakiś zestaw z wycofanych jeszcze pokażę. No i tutaj seria, która myślę, że znajdzie swoich zwolenników, czyli Jurassic World 75931, Atak Dilophosaura. Ja akurat nie przepadam za bardzo za tą serią, choć z nowości może jeszcze coś się znajdzie. Seria Minecraft 21143, portal Nether. Lego Movie 2, większość już została wycofana, ale to jest zestaw z drugiej fali. 70849 Starfighter, nie wiem jaka jest polska nazwa, więc na pewno po zdjęciu rozpoznacie. Seria Ninjago, tutaj pewnie też się znajdzie kilka zwolenników, a tutaj mamy przynajmniej dwa zestawy, które chętnie bym jeszcze kupił, może zdążę. 70667, czyli mamy te dwa motory Kaja i skuter Zayna. Wszystkie Ninjutsu Slam także zostaną wycofane. 70671, Atak lodowego samuraja, i tu myślę, że warto jeszcze się na niego skupić, bo na pewno ten zestaw troszkę podrożeje, a w tej chwili nie jest zbyt drogi, bo myślę, że około 30-40 zł jeszcze go nabędziemy. A mamy dość ciekawy odlew wilka. Seria Overwatch, niestety tu troszkę dla fanów pewnie troszkę zaskoczy, ale cała seria zostaje wycofana. Nie wiadomo co z przyszłymi zestawami, czy one się ukażą, ale wszystkie poprzednie zestawy zostaną wycofane z produkcji i także z sprzedaży stacjonarnej. Super Heroes 76118, pojedynek Batcycla z Mr. Freezem. 76137, Batman kontra napad na Riddlera. Tutaj myślę, że nic ciekawego akurat mnie nie przekonuje. Seria Star Wars 75234, AT-AT Walker. 75236, pojedynek o bazę Starkiller. 75238, bitwa o Endor. 7539, atak o generator na Hoth. I to by wszystko, jeśli chodzi o serię Star Wars. I lecimy technik, tu też mnie nic akurat nie zaskoczyło. 42088, podnośnik koszowy, oraz 42097, dźwig pająk. I ostatnia seria,
z której cokolwiek zostanie wycofane. I ostatnia seria Toy Story 10767, pokaz kaskaderski Duke'a, kabum. Więc ten zestaw jeszcze myślę, że jakiś fanów znajdzie, więc tutaj się spieszcie oczywiście. I przechodzimy do kolejnej wiadomości. Jakiś czas temu pewnie nie jeden z Was słyszał o zamieszkach w USA i tutaj LEGO wykazuje właśnie swoją solidarność, jeśli chodzi o czarną społeczność w USA i grupa LEGO właśnie obiecała, że wspomoże czarną społeczność i przekaże 4 miliony dolarów, więc myślę, że to jest dość wysoka kwota, ale fajnie, że ze strony właśnie tak dużej firmy, że coś takiego pokazała. Oczywiście macie tutaj wiadomości z Instagrama, które to potwierdzają. I ostatnia wiadomość na dziś. Ostatnio ukazała się informacja o nowej książce LEGO Minifigure. Jest to historia właśnie wizualna o minifigurkach. Dostępna jest ona na Amazonie w przedsprzedaży. Niestety w języku angielskim, ale możliwe, że się ukaże jeszcze w języku polskim, więc zobaczymy, fajnie by było. I premiera tej książki jest zapowiedziana na 1 października, więc zobaczymy, czy wyjdzie w tym samym terminie w Polsce, bo to oczywiście jest data amerykańska, więc ciężko mi powiedzieć, nie ma informacji o polskiej dacie premiery. I w środku znajdziemy ekskluzywną minifigurkę, więc myślę, że tutaj warto zakupić egzemplarz, bo mamy w środku pomarańczowego Benego ze Space Squad. Więc fajne mieć kolejny kolor w tej postaci. Jeśli mamy zestaw, gdzie zawarte były 4 Benki, więc piąty Benek w innym kolorze też naprawdę coś ciekawego. A cena tej minifigurki będzie, podejrzewam, dość wysoka, jeśli będziemy chcieli ją nabyć na innym rynku niż zakupić książkę. No i jeśli chodzi o ostatnie wydanie, które miało miejsce w 2013 roku, składało się z 256 stron, czyli ponad 2000 minifigurek. Od tamtego czasu minęło 7 lat, więc tyle czasu mają do nadrobienia, ale z informacji, które wyczytałem, to wydanie aktualne przedstawi tylko najpopularniejsze minifigurki z każdego roku, zaczynając od 1978, więc wszystkich minifigurek nie ujrzymy w tym egzemplarzu. To jest bardziej uzupełnienie do poprzedniego wydania. I cena, jaką mi się udało wyczytać, to na dzień dzisiejszy to jest 24,48 euro. Myślę, że około 120 zł możliwe, że będzie na polskim rynku, zobaczymy. Jeśli będę wiedział jakieś inne informacje o premierze w Polsce, na pewno dam znać w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał tego typu vlog. Oczywiście łapeczka w górę, jeśli Wam się podobało, subskrypcja, żeby być na bieżąco, bo będę się starał może raz w tygodniu taki zbiór informacji Wam przedstawić, bo stwierdziłem, że nie każdy lubi też czytać, a posłuchać zawsze lepiej. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!